Mirosław Biernacki, dyplomowany mistrz bioterapii, wielki mistrz Reiki, jest jednym z niewielu niekonwencjonalnych terapeutów, który znalazł się w leksykonie znanych i cenionych osobistości Who is Who w Polsce. Dzięki wielu potwierdzonym medycznie uzdrowieniom jego biografia prezentowana jest w Oxford Encyklopedia. Towarzyszymy Mirosławowi Biernackiemu z kamerą podczas seansu bioenergoterapeutycznego. Czyli tak jak tradycyjnie mówię, nie, proszę sobie jak najluźniej siedzieć, oddychać spokojnie. Ja będę starał się delikatnie wejść w organizm, bo to jest podstawą, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób dostać się do organizmu żywego, bo do tego możemy włączyć zwierzęta wszystko, ale w tym momencie pracujemy na organizmie ludzkim. Dlatego ja zaraz się podłączę, postaram się siebie zabezpieczyć i jednocześnie zabezpieczam Panią po to, że po otwarciu czakr, po otwarciu energetyki i zabezpieczeń, żeby jakiekolwiek energie szkodliwe, których jest w powietrzu bardzo dużo, nie dostały się do Pani aury, do Pani organizmu, który przez jakiś czas byłby po prostu uszkodzony. Dlatego ja za momencik podłączę się. Pani proszę normalnie siedzieć, spokojnie oddychać. Ogólnie to nie boli, jest Pani żyłem starszą pacjentką, dlatego w jakiś sposób rozumiemy te fakty. Jeszcze tylko co, gdyby w razie poczuła Pani, że się robi za gorąco albo zaczyna w głowie, w oczach kręcić, proszę powiedzieć, ja mogę tego nie zauważyć, ale energetycznie będę wyczuwał, będę odbierał wszystko to, co jest niezbędne w tym procesie terapeutycznym. W tym momencie, jak Pani wie, ja postaram się wejść w aurę, oczyścić w jakiś sposób, rozgładzając, rozszerzając dłoń, staram się pootwierać to wszystko, żebym miał bardzo dobre dojście, żeby było dojście do Pani aury, do Pani energetyki, a jednocześnie do wnętrza organizmu, abyśmy mogli z każdym organem indywidualnie, który byłby w jakiś sposób zakłócony, popracować. Tu jak widzę jeszcze troszeczkę nerwy zostały. Troszeczkę nerwy zostały. W rejonie serca troszeczkę jeszcze przedsionki negatywniej pracują. Ale to jest ta pozostałość. Życie nasze jednak składa się z wielu problemów. I dlatego bardzo często ślad zostaje na przedsionkach serca. Postaram się to rozczyścić delikatnie, postabilizować, wyregulować przepływ energetyczny, ażeby organizm zaczął delikatnie wracać do normalności energetycznej, do swojego zdrowia, do tak zwanej pierwotnej matrycy. Tu widzę, że wcześniej, jak Pani odczuwała rejon żołądka, rejon jamy brzusznej, to widzę, to się troszeczkę stabilizuje. Tu następuje znaczna poprawa, co mnie bardzo cieszy, że jednak mamy już pewne efekty zdrowia, przywrócenia zdrowia, energetyki. Także podejrzewam, że to wszystko bardzo ładnie wygląda. Tu nam troszeczkę zostaje jeszcze silniejsza praca wątroby. Podejrzewam, że mogą być momenty, w których może Pani czuć przy posiłkach odbijania, jakieś takie troszeczkę jakby ociężałość, ale wydaje mi się, że stopniowo będzie to dalej wracało do równowagi. Tu wydaje mi się, jama brzuszna chyba troszeczkę przestaje pobolewać, nie? Te sprawy zaczynają delikatnie wracać do normy. Rejon jelita cienkiego to jest tu jamy brzusznej. Tu widzę, też się stabilizuje dość fajnie, dość ładnie wygląda i to jest takie zadowalające. Nieznacznie w prawej pachwinie, możliwe, że to jest żyła pachwinowa, tętnica pachwinowa, troszeczkę tu może Pani odczuwać dolegliwości, ale one, no jednak młodzi ludzie inaczej, ludzie, którzy są już dojrzali, mogą troszeczkę bardziej to odczuwać. Lewa strona jest spokojna, jest czysta, bardzo ładnie. Rejon trzustki jest czysty, to jest najważniejsze, tu nie ma żadnych reakcji. Ja się zajmę dzisiaj troszkę bardziej rejonem wątroby, z uwagi na to, że rejon wątroby odpowiada nam za oczy i jakiekolwiek zmiany w gałkach ocznych są jednoznacznie uzależnione od pracy wątroby, gdyż powinniśmy wiedzieć, że praca wątroby pracuje na zielonym kolorze, na zielonej barwie i ona doprowadza nam do tego, że oczy w jakiś sposób będą bardziej ukrwione. Dalej, praca wątroby, zielona energia, czyli energia tego zdrowia, również odpowiada, proszę Panią, za wszystkie ścięgna.
Dlatego jeżeli uda nam się coraz głębiej wejść, coraz bardziej wyregulować, ustabilizować pracę, będziemy mieli znaczną poprawę na wzroku i poprawę na wszystkich przyczepach, na wszystkich mięśniówkach, na ścięgnach. Do tych terapii, do terapii normalnie, do bioterapii, do terapii naturalnych, które stosuję zawodowo, ja często wprowadzam jeszcze tak zwane metody Reiki. One na tyle wspomagają, że energia Reiki jest to ta energia, która jest czysta. To jest tak zwana boska energia. Energia zdrowia, która naprawdę nie jest zależna od nas. Ona ma świadomość i jak ją przekazujemy, to ta energia w cudowny sposób za nas będzie wykonywała wspaniałą pracę w organizmie. A w konsekwencji wszystkiego powinna Pani naprawdę bardzo szybko zacząć jeszcze lepiej, jeszcze szybciej dochodzić do zdrowia, do tej normalności swojego organizmu. I to powinno bardzo pięknie wyglądać. W tym momencie staram się wzmocnić wątrobę, doprowadzić troszeczkę energii do wątroby, żeby wątroba była bardziej sprawna. Z tego powodu, że tak jak wspomniałem, praca wątroby powoduje lepsze ukrwienie poza mózgiem jeszcze oczu, gałek ocznych, struktury wzroku i ponadto wszystkich ścięgien. Wtedy, kiedy krew będzie dobrze dopływała, stan psychiczny będzie ok i jednocześnie wzrok powinien się poprawiać. Ten ślad, który widzę na prawym oku, jest tam delikatna plamka, ona również powinna w ciągu kilku dni, bo trudno powiedzieć, że zaraz, bo jestem Panem Bogiem, ale w ciągu kilku dni powinna Pani zauważyć znaczną różnicę, czyli znaczne pomniejszanie tego odbarwienia delikatnego. Praca wątroby prawidłowa powinna polegać na tym, że terapeuta, który pracuje przy wątrobie, odczuwamy zawsze jakby taki prąd, jakby takie światełko zielone, które z jednej strony idzie na zewnątrz, a z drugiej okrywa całą wątrobę. Całą wątrobę okrywa i z wdechem, kiedy oddychamy, ta energia pięknie wchodzi w rejon wątroby i przy wydechu, kiedy wydychamy, po prostu energia zielona, energia zdrowia rozchodzi się po całym ciele. Proszę rączek nie łączyć. Po całym ciele, po kończynach i w którymś momencie, kiedy stosujemy tą terapię oddechu, która jest wspomagająca we wszelkich terapiach, bez względu jaką byśmy nie stosowali, wówczas Pani będzie odczuwała wdech i pięknie wchodzi w wątrobę i wydech. I to powoduje, że w którymś momencie poczuje Pani takie mrowienie na swoim ciele, w swoim ciele, a jednocześnie lekkość. Cały ciężar, cały ten nawis problemowy, który przez całe życie w jakiś sposób dotyka nas, on zostaje poprzez reakcję naszego oddechu w cudowny sposób wyprowadzony, uwalniany. I tą lekkość się wtedy bardzo pięknie czuje w organizmie. A tym samym przywracamy sprawność biologiczną wątroby. Za uszy odpowiada praca nerek i zaraz będziemy również na nerkach pracować po to, żeby je oczyścić, wzmocnić troszeczkę strukturę hormonu nadnerczy, pobudzić do większego działania. W pewnym wieku wiadomo, że każdy organ troszkę słabnie, on się wyprodukował, wyczyścił i należy mu po prostu pomóc. Tak jak akumulator w samochodzie, jeżeli go nie doładujemy, to ten samochód nam stanie. Tak jak nasz organizm i trzeba co jakiś czas po prostu wzmocnić, ażeby, proszę się nie krępować, lekko wzmocnić, żeby ten organizm z powrotem zaczął funkcjonować. No tak jak młoda dziewczyna, musi Pani być zadowolona i szczęśliwa. To wtedy wszystko daje. Kiedyś ktoś mądry powiedział, jakie jest nasze nastawienie do życia, takie jest nasze życie. Jeżeli się będziemy cieszyć, radować, być zadowolonym, że żyjemy, że jest słonko, że jest pięknie, to i to nasze zdrówko, proszę Pani, to jest piękna energia, którą w jakiś sposób naszą świadomością produkujemy. Tu troszeczkę jeszcze widzę układ rodny, troszeczkę rejon pęcherza, troszeczkę jest zakłócony. Ja go zaraz delikatnie oczyszczę i postaram się wzmocnić po to, żeby jednak ten układ, gdzie energia kobiety idzie od dołu, żeby on troszeczkę zaczął lepiej pracować. Ale w pewnym wieku zawsze te sytuacje występują, dlatego je należy co jakiś czas podregulować, powzmacniać, by to wszystko fajnie wyglądało.
Czy nie odczuwa pani zapalenia, czy jakiegoś pieczenia w pęcherzu? Nie, dobrze, dobrze. Bo ja troszeczkę poczułem, jakby tam coś się dzieje, ale w pewnym wieku na tę sytuację. Czuję ciepło. A, ciepełko, super. To jest dowód, proszę panią, na to, że to, co robię w tym momencie, to jest ta energia, którą pani odbiera i organizm przyjmuje. Gdyby nie przyjmował, nie czułaby pani nic. Natomiast odczucie przez panią nawet delikatnego ciepła jest dla mnie dowodem i dla pani również, że robimy jakąś bardzo fajną rzecz dla organizmu. Teraz w tym momencie staram się, jest tak zwany meridian, to są kanały energetyczne i w tej chwili będę starał się meridian przedni główny na tyle wzmocnić, on się zaczyna od tego miejsca tutaj, wzmocnię go po to, żeby do samego okrocza, do samej struktury wyjścia kanału ta energia naprawdę popłynęła kapitalnie dla pani. Bioenergia, energia natury, tą, którą ja staram się w jakiś sposób ukierunkować i przekazać do pani organizmu celem wzmocnienia jego, to jest piękne, bo ona nie ma oporu. To nie tak jak energia kinetyczna, energia fizyczna, którą musi mieć przy przekaźnikach transformatory. Tu nie. Tu jest po prostu wola moja, dobra moja wola, wola tej miłości, którą w jakiś sposób energetycznie przekazuję dla organizmu. Każdy organizm, pani, syna, każdej osoby i mój też potrzebuje tej szczypty miłości. I tą miłość właśnie przekazujemy tą energią. To, co pani odczuwa, to ciepełko, to jest piękny dar, to jest piękna rzecz, którą organizm dostaje, otrzymuje. Pani widzi, ja nie muszę dotykać organizmu, to się bardzo pięknie wszystko dostaje do środka. Na razie się nie kręci w głowie. Nie, fajnie, okej. Okay. Pytam, bo często są takie momenty, że ja się czuję dużo lepiej. Dużo lepiej, super, dziękuję. To jest bardzo piękna informacja, to jest bardzo piękna informacja zwrotna dla każdego terapeuta, szczególnie teraz dla mnie, jak pracujemy razem. Teraz delikatnie jeszcze zrobię coś takiego, delikatnie oczyszczę przestrzeń serca. I proszę panią, lekko ją wzmocnimy, bo troszeczkę nerwy, jakieś załamania, jakieś stany życiowe doprowadziły, że to serduszko troszeczkę potrzebuje tej pomocy, tej szczyptej miłości, żebyśmy jej mogli przekazać. Dlatego w tej chwili ja postaram się tak zwaną tarczę serca energetyczną poczuć. W tym miejscu jest pani tarcza serca i nie dotykamy ciała, ale delikatnie będę chciał to powyciągać, powyprowadzać i to naprawdę daje nam później wspaniałe efekty. Teraz czyścimy to wszystko. W tym momencie robię tak zwane... Tak, tak, tak. I dlatego ten układ, który w tej chwili robię, on pozwoli nam, żeby organizm przyjął tą dawkę energii. Żeby organizm przyjął tą naszą wolę i w jakiś sposób, żeby zaczął regenerować się. Bo tak naprawdę nie my to robimy. My wzmacniamy tylko jako terapeuci organizm, wzmacniamy punkty energetyczne po to, żeby organizm sam pozwolił sobie na jakąkolwiek reakcję. Po tym wszystkim, jak żeśmy wzmocnili wątrobę, staram się teraz delikatnie zsynchronizować półkulę mózgową i przednie płaty czołowe, czyli całą aparaturę mózgu, jak ja to nazywam, po to, żeby to zaczęło nam na tyle fajnie funkcjonować, ten centralny układ nerwowy, żeby cały organizm bardzo fajnie się poczuł, żeby naprawdę jakakolwiek reakcja, która następuje, była dla pani, w pani odczuciu, pozytywna, bo o to wreszcie chodzi. Nie o to, żebym ja pani naopowiadał, że już cudownie, nie. Pani ma to poczuć, pani to poczuje, bo organizm da pani, pozwoli pani odczuć fizycznie zmianę fizyczną, poprawę, to, co się powinno zadarzać. Tu jest wszystko na razie bardzo ładnie, nam się uspokaja, nie ma zacięć, nie ma jakichś przeszkód. Energia płynie bardzo ładnie, bardzo spokojnie, równomiernie i to jest podstawą, że w jakiś sposób to się wszystko zaczyna dziać.